Dobry wieczór, szanowni państwo. Witamy na pierwszej w tym sezonie w Zabrzu po meczowej konferencji prasowej. Mecz Górnik Zabrze Lechia Gdańsk zakończony remisem 1-1. Jako pierwszego gościmy trenera gości, pana trenera Marcina Kaczmarka. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Tradycyjnie prosimy o krótki komentarz tego spotkania, a później zachęcam państwa do zadawania pytań poprzez podniesienie ręki. Mikrofon do państwa dotrze. Panie trenerze, oddajemy głos. Odkąd pracuję w Lechii, to jest pierwszy remis, także kiedyś musiało to nastąpić. Cieszę się, że ten mecz w ogóle udało się dokończyć, bo biorąc pod uwagę te okoliczności, które wszyscy państwo widzieli, to dobrze, że przestał padać śnieg, że organizatorzy tutaj stanęli na wysokości zadania. Myślę, że sporo emocji. Dostaliśmy bramkę do szatni z rzutu karnego, zupełnie przypadkowa sytuacja. No i sztuką jest się podnieść w takim momencie, wyjść na drugą połowę i postarać się stworzyć na tyle dużo sytuacji, żeby przynajmniej zremisować. Uważam, że ten punkt to jest coś, co należy szanować w naszej sytuacji i zdaję sobie sprawę z tego, że zespół dzisiaj bardzo mocno na ten punkt popracował. Żałuję trochę tych szans. Kilka było w pierwszej połowie, kilka dobrych wyjść szybkim atakiem. Brakło trochę ostatniego podania, trochę skuteczności, natomiast generalnie dopisujemy oczko i gramy dalej. Dziękujemy serdecznie. Czy są pytania do trenera? Bardzo prosimy. Już mikrofon zaraz będzie. A na to muszę od Dziennika Zachodniego. Dzień dobry, panie trenerze. Jest późno, więc krótko. Czy to był najdłuższy mecz ligowy, w jakim pan był udział? Drugie pytanie trochę bardziej serio. Czy nie mieliście wątpliwości przy wznawianiu tego spotkania? Czy należy je wznowić, czy nie należy go przełożyć? No przede wszystkim ja nie miałem wątpliwości, że trzeba go przerwać w tym momencie. I tutaj chyba wszyscy się zgadzamy. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że no potem z tego jest bardzo duży problem, jeżeli ten mecz by się nie zakończył dzisiaj. Problem dla wszystkich. Trzeba szukać terminu, trzeba przyjeżdżać, trzeba dogrywać. Te okoliczności są trudne. Już nie mówię o kosztach i temu typu podobnych sprawach. Także ja się cieszę, że ten mecz się mimo wszystko w tych warunkach odbył. I tak jak powiedziałem, no, na tyle ile było można, to organizatorzy tutaj stanęli na wysokości zadania. Także okej, no, tak jak mówił klasyk, taki mamy klimat. Także po prostu. I był to najdłuższy mecz, tak? Bo ja trochę wszedłem tym pytaniem. Tak, zdecydowanie. Ja sobie nie przypominam. To co łączy te dwa ostatnie mecze z Górnikiem, to że śnieg padł. Myślę, że paradoksalnie w tamtym meczu, który wygraliśmy, zagraliśmy słabiej, a dzisiaj zagraliśmy, myślę, że z przebiegu całego meczu trochę lepiej, a mamy punkt. Także no to jest jakby w piłce czasami się tak zdarza. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę podniesionych dłoni, także dziękujemy za pierwszą część konferencji, za chwileczkę druga z trenerem Górnika. Dziękuję. Szanowni państwo, jesteśmy podczas drugiej części konferencji po meczu Górnik Zabrze Lechia Gdańsk. Jest z nami trener gospodarzy, trener Górnika, pan Bartosz Gaul. Panie trenerze, jak zawsze poprosimy o komentarz tego spotkania, a później zachęcam państwa do dyskusji, do rozmowy o tym spotkaniu. Panie trenerze, prosimy o zabranie głosu. Myślę, że niezłe wykonanie tego niezałatwego meczu. Dla obu drużyn warunki myślę też swoje robiły, ale myślę, że zagraliśmy w pierwszej połowie, pierwsze minuty, wszystko mieliśmy pod kontrolą. Mieliśmy też dobre sytuacje, jedna sytuacja była ze spalonego, ale mieliśmy znowu fatalną stratę bez odpowiedzialności, tutaj po prostu temat odpowiedzialność, ale tak to graliśmy taktycznie to, co chcieliśmy, żeby przebić przeciwnika też skrzydłami. Tutaj mieliśmy dużo sytuacji, że no, w ostatnim strefę pola doszliśmy, mieliśmy też swoje sytuacje, myślę, czego po prostu nadal brakuje. No, skuteczności, bo taktycznie to możemy zagrać, ale skuteczne wykonanie to wtedy już zależy też od zawodników. I myślę, że po zmianie pogody to trochę przypadek był w tej grze, wtedy Lechia też miała swoje sytuacje trochę, bo kontrolę wtedy było trudniej utrzymać, ale po tej przerwie myślę, że zagraliśmy też do końca dobrze. Te, nie wiem ile to było, 15 czy 20 minut, 20 minut chyba niecałe, zagraliśmy dobrze, mieliśmy też dobre sytuacje, że graliśmy do przodu i to był mecz w porządku. No i myślę, że w drugiej połowie też
dalej tak graliśmy, dalej mieliśmy wszystko pod kontrolą, mieliśmy dosyć tych sytuacji też Cholewiaka i Okunukiego po tej stronie, zawsze mieliśmy w sytuacjach 1-1, mieliśmy dośrodkowań, przy tych dośrodkowaniach mieliśmy też jeszcze uderzenia, których nie wykończyliśmy, no i straciliśmy wtedy taką no, trochę nieszczęśliwą bramkę z tego przypadku. Muszę jeszcze też ją sobie obejrzeć i po prostu no, szkoda, że dużo inwestowaliśmy w tą grę, graliśmy też z odwagą do przodu i że po prostu prawie z niczego ten remis nam się tutaj stworzył. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Prosimy o ewentualne pytania. Zapomniał musiał z Dziennika Zachodniego. Panie trenerze, chciałem zapytać o to, o co pytałem też na Kaczmarka, czy nie mieliście wątpliwości, czy ten mecz powinien zostać dokończony w takich warunkach, nawet z obawy przed kontuzjami piłkarzy? To pierwsze pytanie. Jak tak mocno padał śnieg, obawiałem się, tak, ale do tej pory, jak śnieg się nie rozpadał, to nie bałem się po prostu tego i myślę, że nie powinniśmy też za dużo spychać te rzeczy na warunki, bo my nadal też próbowaliśmy planu taktycznego, też nie zmieniliśmy w drugiej połowie, też tego nie zmieniliśmy, to co chcieliśmy robić, grać do przodu, a nie na drugie piłki, walić czy coś takiego i myślę, że to było możliwe i myślę, że warunki były na to, jak ten śnieg spadł, były jeszcze nawet w miarę w porządku według mnie. Chciałem też zapytać o to, o tych ludzi, których ma Pan na ławce, bo patrząc na możliwości zmian, które mógł Pan dokonać, one były mocno ograniczone. Wczoraj czy przedwczoraj w podobny sposób zapytano Jurgena Kloppa. On odpowiedział, że żeby odpowiedzieć na to pytanie potrzebuje prawnika obok, żeby nie powiedzieć czegoś zbyt mocno. Czy Pan też jest bliski takiego stwierdzenia, jeśli chodzi o cenę okienka transferowego? Nie no, myślę, jeżeli się każdego trenera pyta, pomysły bym miał i pomysły mam też na to, myślę, co nam by pomogło w tym momencie. No oczywiście, no ale sytuacja i warunki są takie, jakie mamy, z tym pracujemy, my musimy to aktualnie też rozwiązywać jak najlepiej, no i no, myślę, że dyskutujemy i to dość mocno dyskutujemy też na ten temat, ale tego też nie będziemy oczywiście wypuszczali medialnie, ale dalej dyskutujemy i oczywiście myślę, że każdy trener ma po prostu swoje rzeczy, jeżeli przeanalizuje swoją grę, gdzie by jeszcze może coś było potrzebne, no bo mi się wydaje, że to jest po prostu też rzecz jasna, że no, zawodnicy może też z wyższej półki i tak dalej, to po prostu też są inne koszty i takie rzeczy, ale tak jak mówię, warunki są takie, jakie są, ja to przyjmuję, pracuję z tym i próbujemy tak jak dzisiaj jak najwięcej maksymalnie z tego wykorzystać. A jak w dużej mierze obecne wyniki są efektem tych braków kadrowych, które Pan ma, a na ile powiedzmy braku szczęścia? No, myślę, że to będzie też trochę mieszanka, no, trochę nie chcę za głęboko w to wchodzić, bo jednak na obozie już było dużo tych chorób, co mieliśmy, także tutaj już mieliśmy problemy, że obronę nie mogliśmy do końca tak przygotować jak chcieliśmy. I myślę, że to było też widać w pierwszym meczu z Krakowią. Jeszcze to się trochę ciągnie, na przykład Kocka prawie z łóżka dzisiaj na boisko wszedł. Dani Paczeko, muszę też tutaj powiedzieć absolutny szacun, bo chyba 10 dni w łóżku był, 2 treningi zrobił i dzisiaj zagrał cały mecz. Także tutaj to są te rozwiązania, które my musimy aktualnie mieć i dlatego szczerze mówiąc mnie to też trochę zabolało po tym meczu z Krakowią, że te warunki, które mieliśmy, były wtedy tak odnoszone, że drużyna nie walczyła. To muszę też powiedzieć, mnie bardzo zabolało, bo to tak nie było i drużyna, myślę, że dzisiaj pokazała, że angaż jest dobry i tak jak mówiliśmy, myślę, że w przypadku Paczeko, Kocka na przykład dzisiaj było widać, że chłopaki po prostu chcą. A jak zespół zareagował na dzisiejszy wynik? Jak atmosfera jest w szatni? Bo tak jak Pan mówi, w dużej mierze było to pod kontrolą, szczególnie tam w drugiej połowie, skończyło się stratą 2 punktów. Tak, i tak to jest też odczuwane, że po prostu strata 2 punktów, ale to jest też dobre po prostu, jeżeli chodzi o zaangażowanie, bo myślę, że widzieliśmy, że my bardzo dużo inwestowaliśmy w ten mecz, z dużą odwagą też graliśmy w każdej fazie gry, czy to było w defensywie, w ofensywie, przy odbiorach, no i po prostu też chłopaków to boli, bo wiedzą, jeżeli jest wysokie zaangażowanie, dużo inwestują i po prostu no, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, żeby zamknąć taki mecz może, to oczywiście, że nie jest tak, że samopoczucie jest no, że zagraliśmy fajny mecz i wszystko jest ok, tylko brakuje mi tych 2 punktów. I ostatnie pytanie, luźniejsze też na Kaczmarka pytałem, czy to był najdłuższy mecz ligowy, w jakim Pan brał do tej pory udział w swojej karierze? No, przerwy jeszcze nie miałem, także to był na pewno najdłuższy mecz. I pół godziny od pierwszego gwizdka do końca.
Tak, chyba było trochę tego, no. Ale no, no, nie odczuwaliśmy tego. Myślę, że się cieszę, że ten mecz nie był przerwany, tylko był przerwany, ale znowu wykończony przynajmniej przez 90 minut. Dziękujemy, prosimy dalej. Dobry wieczór, panie trenerze, Dariusz Leszczykowski, Super Express. Ja mam tylko jedno pytanie, bo czasami na konferencjach rozmawialiśmy o wpływie VAR-u na wynik. Dzisiaj dwa razy sędzia po parę minut mocno się przyglądał sytuacji na boisku. Czy nie ma pan trochę żalu, że straciliście bramkę po strzale zawodnika, którego mogło już na boisku nie być? Dzisiaj się nie będę żalował. Były inne sytuacje w tym sezonie. Współczuję też Lechii, to też muszę powiedzieć i trenerowi, bo wiem jak to no, się po prostu odczuwa. Jeszcze sytuacji nawet nie widziałem na warze, ale jak to się odczuwa w doliczonym czasie, w pierwszej połowie, to chyba było dostać jeszcze VAR przeciwko, także wiem z Lecha Poznań i na Legii Akraśmie, jak to się odczuwa. No oczywiście, ale mi się wydaje, że to po prostu piłka też zależy od momentów, czy masz sytuację po swojej stronie, czy nie masz. Okej, dzisiaj mieliśmy sytuację, dostaliśmy karnego po VAR-ze. Okej, tamta sytuacja, nie wiem, czy była kartka, czy nie. To jeszcze muszę też jeszcze raz zobaczyć, no ale oczywiście to wtedy mieliśmy może raz moment po naszej stronie, raz nie po naszej stronie. Może będziemy mieli w przyszłym meczu znowu po naszej stronie. No, nawet jeszcze potem grał kolejne minuty po tym zagraniu. Rozumiem, że tu nie ma obaw, że nagle teraz jak adrenalina z niego zejdzie, że się okaże, że tam jest jakieś coś poważniejszego po tym zagraniu Wolińskiego. Nie, myślę, że nie. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze pytania do trenera? Nie widzę uniesionych dłoni, także za dziś bardzo serdecznie dziękujemy i widzimy się już za niedługo, no bo dwa mecze u siebie kolejne to Radom jak w przyszłym tygodniu. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.